Halo, halo, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bardest i w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak zrobić własną kuźnię. Jeżeli jeszcze nie widzieliście poprzednich moich odcinków, koniecznie zajrzyjcie na mój kanał lub na linki w opisie, w których podam wam dwa, można powiedzieć, moje najlepsze filmiki, w których wykonałem także inne budowle. A jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj, taki czerwony poniżej kanału, wraz z dzwoneczkiem, żeby YouTube mógł wam przypomnieć o następnym filmiku. A także dajcie lajka i napiszcie jakiś komentarz, dajcie znać, czy wam się spodobał filmik, czy podoba wam się taka oprawa, że tak powiem, graficzna i czy montaż też jest ok. Tymczasem zabierajmy się do roboty. Więc jak widzicie, naszukowałem sobie tutaj małą ściągę. Tutaj na tych niebieskich kwadratach będę stawiał drewniane pale i wysokości będą one miały aż 6. Czyli tak mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5 i 6. I stawiamy na tych niebieskich kwadratach. Ok, jak mamy wszystkie pale tutaj już postawione, w tym momencie musimy je połączyć poprzeczną belką. Teraz zrobimy podłogę i położymy ściany. Teraz postawimy tutaj bardzo ważne klocki, dlatego że będziemy od nich zaczynać robić drugie piętro, a dokładnie dach. I następnie zrobimy już od razu drugie piętro. I teraz zabierzemy się za dach. Jak widzicie, na początku robię schodki, stawiam w normalny sposób, następnie będą one odwrócone. Na pewno znacie już ten sposób budowania tutaj dachu i będę w ten sposób wykonywał, aż po prostu obie strony mi się nie złączą. Ok, mamy już szkielet dachu, teraz będziemy go wypełniać, a w tym celu potrzebujemy najlepiej jakiejś takiej białej tutaj ściany, żeby to w miarę ładnie nam wyglądało. W
wypełniamy pierw tutaj środek, dlatego że na nim po prostu będziemy opierać się, jeśli chodzi o budowanie tego domku. Będzie nam później po prostu o wiele łatwiej nie popełnić błędu. Na tej podstawie teraz będziemy wypełniać tutaj cały dach. Zrobimy sobie tu jeszcze taki wzorek. Może tutaj będzie on po trzech. Z tej strony także po trzech schodkach. I tutaj damy ciemniejszy. Tak samo robimy drugą stronę. Ok, jak widzicie, dach mamy już zrobiony. Później będziemy wykańczać domek od środka, a teraz zajmijmy się tutaj, że tak powiem, naszą wisienką na torcie, czyli naszą kuźnią. A więc tak, tutaj na początku na pewno zrobimy schodki. Będzie się wchodzić tędy dokładnie, tutaj zaraz zrobimy jakiś murek, no i tutaj będzie cała kuźnia. Myślę, że gdzieś w tym miejscu zrobimy drzwi wejściowe, które będą się znajdowały tutaj. Zaraz tutaj pomyślimy jeszcze, jak można w miarę ładnie wykorzystać ten tutaj, to pomieszczenie. Jak widzicie, tutaj kominek będzie kominek, bo tutaj kuźnia i ogólnie ten cały piec będzie narożny. Tutaj za chwilę postawimy ogniska i dokończymy cały komin. Ok, tak będzie wyglądał nasz piec i w tym momencie zrobimy dach. A więc teraz przechodzimy tutaj do meblowania naszej kuźni, można tak powiedzieć. I teraz tak, tutaj zaraz obok naszej tutaj kuźni, naszego pieca, postawimy trochę tutaj węgla, prawda? Powiedzmy, że to będzie nasz taki zapas. O, dokładnie. I gdzieś tutaj na środku będziemy potrzebować
na pewno dwóch. Powiedzmy, że dwóch, mamy dużą kuźnię, więc spokojnie dwa kowadła nam wystarczą. Następnie gdzieś trochę żelaza dajmy tutaj damy, zaraz obok pieca. Co nam jeszcze będzie potrzebne? Możemy gdzieś postawić tutaj stojak na zbroję. Ten stojak na zbroję damy może gdzieś tutaj. I do tego będą nam potrzebne jeszcze piece. I oprócz tego, oczywiście w tym momencie pozwólcie, że zmienię pogodę i czas, żeby był dzień. I damy tutaj sobie parę piecy. Dajmy, poukładamy je jeden na drugim. Zawskoczymy tutaj. Coś takiego i może je jakoś tutaj zabudujemy od razu. I zrobimy coś takiego. Tutaj będą piece, to akurat tutaj już teraz nie będzie pasować ten stojak. Damy go może gdzieś tutaj obok. Dokładnie. Może nie, nawet tutaj. Może tutaj. Ops. No i tu będą nasze piece, tu jeszcze będziemy sobie coś tam mogli przepalać. I teraz tak, co jeszcze nam będzie tu potrzebne? Na pewno fajnie by było, żeby tu znalazła się zaraz obok jakaś skrzynka. Skrzynki, jak wiecie, mogą nam być potrzebne do przechowywania różnych rzeczy. I teraz jeszcze na pewno tutaj przyda nam się tak, jakaś osełka przede wszystkim. No i tutaj przede wszystkim też woda. Gdzieś musimy schładzać te rozżarzone, że tak powiem, rozżarzone miecze lub narzędzia. No i tutaj też obok przydałaby się nam woda. Wodę postawimy tutaj. Psa, czyli coś tam schładzamy. Idziemy, rozbijamy na kowadło. Wsadzamy do wody. Ewentualnie, żeby schłodzić. Położyć, trochę załatać tutaj to takie, ten nasz dach. I postawić tutaj takie belki poprzeczne. Tutaj bym musiał skrócić, no to tutaj skrócimy troszeczkę nasz piec. Okej, okay, co jeszcze możemy tutaj dodać? Możemy dodać tutaj przede wszystkim łańcuchy. Wiecie, łańcuchy, żeby coś związać, przywiązać, kogoś związać. Psa, damy, tutaj też będzie zwisać coś. I na pewno jakieś oświetlenie, nie? Żeby nie było tutaj zbytnio ciemno. To oświetlenie sobie dajmy gdzieś tutaj może. Tutaj nie będzie nam pasować niestety. Ale powiedzmy, że tutaj gdzieś przy końcu, tutaj gdzieś na początku. Myślę, że dwa i jedno nad stołem, dwa nad stołem, jedno. Myślę, że w zupełności będzie nam wystarczyć. Trochę to nie pasuje tutaj, więc usunę. Dobra, niech na razie będą dwa. Ale teraz zajrzyjmy tutaj do środka i zobaczmy, co my tu mamy. Mamy duże pomieszczenie i na pewno będzie nam potrzebna tutaj jakaś lada. Dlatego, że to będzie, można powiedzieć, kuźnia jak kuźnia, ale na pewno będzie nam to potrzebny jakiś piecek. Jakiś po prostu tutaj kasa, prawda, z tyłu będą jakieś przedmioty, myślę, damy, żeby to trochę lepiej wyglądało. Od razu tutaj sobie obiorę to drewno, żeby to ładniej wyglądało. No i dobra, z tyłu damy tutaj, myślę, jakieś stojaki. Później zobaczymy, co jeszcze tutaj na tych stojakach damy. Ale myślę, że to będzie dobrze wyglądać. I następnie przydałoby nam się tutaj jeszcze zbudować schody na górę. Dlatego, tylko że tu mamy tak, schody z briku nam na pewno nie będą potrzebne. Więc musimy poszukać sobie, że tak powiem, dębowych tutaj schodów. I co, węgiel nam nie będzie potrzebny, węgiel mogę usunąć. A więc tak, teraz którą będzie prowadzić? Myślę, że gdzieś stąd zrobimy te schodki.
i żeby one tak nie przyległy, chociaż może mogą przylegać, myślę. Dobra, czyli tak, tu już będziemy potrzebować, że tak powiem, liście. Tutaj jeszcze przydałby nam się ołkowy. Okej, tu go miałem, musiałem go wyjmować. Up, czyli przedłużymy sobie. No i tutaj lecimy, że tak powiem, dalej ze schodkami. No i dobra, będziemy wychodzić tutaj. Tu jeszcze nie mamy oświetlenia, ale może od razu je tutaj damy. I tutaj też dodamy poprzeczne belki. Myślę, że trochę za wysoki jest po prostu ten sufit. Więc troszeczkę go ukrócimy takimi tutaj belkami. Zaraz od razu rozświetlimy. O, tu widzę, troszeczkę słabo nam to wyszło. Musimy poprawić. O, no i dobra, mamy już rozświetlone. Mamy tutaj już światło. Teraz co bym jeszcze potrzebował? Na pewno tutaj traptory. Nie w tą stronę. Okej, udało się. I hopsa, mamy zabudowane. Na pewno już tutaj nie spadniemy. No i teraz przydałoby się zrobić też na jakieś drobniejsze rzeczy, jakieś gablotki. I pomyślałem, że gablotkę zrobię z trapdoorów. Zaraz wam pokażę, jak to mniej więcej będzie wyglądać. I tutaj damy... O, nie damy? Damy. Okej, no to postawimy coś takiego. Takie stołeczki nasze. Tego tutaj w środku damy miejsce na jakąkolwiek rzecz. No i teraz tak, ja stwierdziłem, że damy tutaj tak jakby kask ze skorupy żółwia, netherite i diament. Więc normalnie tutaj musimy obrócić diamenciora, też obracamy. Następnie netherite tak samo. No i dobra. No i do tego, jak widzicie, już sobie tutaj przygotowałem jakąś diamentową zbroję. Powiedzmy, że zrobimy takie dwie. Dobra, to już możemy wyrzucić. Jedną damy netherite'ową, nową. I od razu ją tutaj umieścimy. I myślę, że jedną damy złotą. I teraz spróbujemy jeszcze tutaj trochę to wykończyć. Teraz udajmy się na górę. Na górze nie mamy zbyt dużo miejsca. Zrobiłbym tutaj przede wszystkim jakieś spanko. A do spanka będzie na pewno mi potrzebne tutaj drewno.
A więc do kuźni wchodzimy tutaj od strony rzeki. I tutaj witają nas od razu po lewej stronie dwa nasze konie, a także tutaj powóz z żelazem, z którego po prostu będziemy wykuwać jakieś przedmioty. Natomiast tutaj po prawej stronie mamy pszenicę, która będzie nam niezbędna do wytworzenia jedzenia. Następnie wchodzimy i od razu przemieszczamy się do kuźni, gdzie mamy piece, tutaj ogromny piec, w którym będziemy po prostu rozgrzewać nasze na przykład bronie lub cokolwiek, co będziemy formować. No i jak tu widzicie, już nakowadlony miecz, a także tutaj olej lub woda do po prostu do ostudzenia przedmiotów, prawda? Tutaj mamy stoły z narzędziami oraz tutaj ostrzałkę, dzięki której będziemy mogli naostrzyć różnego rodzaju broń lub po prostu szlifierkę. Natomiast tutaj jak wchodzimy, mamy tak jakby taki sklepik po prawej stronie z naszymi wyrobami. Jak widzicie, tutaj są wszystkie rodzaje zbroi. Wcześniej były to tylko, nie było to chyba żelaznej zbroi, natomiast były dwie diamentowe. Postanowiłem to zmienić i dodać jeszcze tutaj szafki u góry, żeby trochę urozmaicić ten sklepik. No jak widzicie, tutaj wchodzimy i mamy przed sobą tutaj spis, księgę, czyli pewnie zakupionych rzeczy po prostu i sprzedanych. I tutaj zaraz obok książki, a także tutaj jakąś skrzynię, w której pewnie chowamy swoje oszczędności. Natomiast tutaj mamy taką małą poczekalnię, w której, że tak powiem, osoby kupujące mogą sobie poczekać, a także różnego rodzaju szafki pod schodami. Natomiast wchodząc do góry, ukazuje nam się tutaj sypialnia, w której znajduje się ogromne łóżko. Wiecie, po ciężkiej pracy trzeba trochę wypocząć. Tutaj jakaś półka z książkami, prawda, obrazy. I tutaj także nasze, może takie można powiedzieć, trofeum, którym jest diament, prawda? I tak oto prezentuje się tutaj cały domek w okazałości. Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się on spodobał, czy jest lepszy od poprzednich odcinków. Oraz dajcie lajka i kliknijcie subskrypcję, a także dzwoneczek, jeżeli, tak jak już wcześniej wspomniałem, spodobał wam się ten odcinek. Zapraszam was także do oglądania innych odcinków, które znajdują się na moim kanale. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa!